W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Sens życia. Nie ukrywaj niczego, ale powiedz, czy jesteś szczęśliwy. Mało jest ludzi szczęśliwych. Osiągniesz spełnienie różnych pragnień i wkrótce mówisz, to nie to. Dlaczego tak jest? Tak stworzony jest człowiek, że nic na ziemi w pełni go nie nasyci. Tylko ten, kto posiada Boga, umie być szczęśliwy. Czy wierzysz, że jedynie Bóg jest twoim szczęściem? Nie czytaj dalej, dopóki nie odpowiesz na to pytanie. Życie jest bardzo poważne. Żyje się jeden raz. I od tego zależy cała wieczność. Albo wieczne szczęście, albo wieczne nieszczęście. Ale zbawieni będą szczęśliwymi w różnym stopniu, jedni więcej, drudzy mniej, zależnie od tego, jak żyli na ziemi. Gdybyś wiedział, co znaczy być w niebie na wyższym stopniu, byłbyś wszystko poświęcił, by ten stopień osiągnąć. Czy jesteś gotów wszystko poświęcić, żeby osiągnąć możliwie najwyższy stopień chwały i szczęścia w niebie? Nie będzie można powtórzyć życia. Każdy krok jest w nim ważny, każdy się liczy. Fałszywy krok, grzech, jest zawsze stratą. Znakiem nie do rozwoju, umniejszeniem siebie. Czy chcesz nie popełnić fałszywych kroków? Dwóch rzeczy potrzeba, by zawsze wybrać dobro. Wiedzieć, co w tej chwili jest dla mnie najlepsze i chcieć to wykonać. Wybieramy źle, bo nie wiemy, albo nie chce nam się wybrać z tego, co lepsze. Dopóki nie nauczysz się wybierać zawsze tego, co dla ciebie najlepsze, nie będziesz szczęśliwy. Co jest dla ciebie w każdej chwili najlepsze? Często nie wiesz, ale Bóg wie. On ma plan twego życia. Nikogo nie stwarza bez dokładnego planu. Wybrał i przeznaczył dla ciebie szczęśliwe miejsce w niebie. Wyznaczył też drogę, najlepsze zadanie na każdą chwilę. Musisz znaleźć sposób, by dowiedzieć się od Boga, co masz w każdej chwili uczynić. To jednak nie jest łatwe. Jeszcze trudniej bywa wykonać poznany plan Boży. Bóg jest dobrym wychowawcą i wie, że człowiek dorasta przez pracę i cierpienie. A to nam się nie podoba. Często wiemy, czego Bóg pragnie, a nie chce nam się Jego woli spełnić. Bardzo nierozsądnie postępuje człowiek, który nie chce pełnić woli Bożej. Najlepszy bowiem sposób życia, gwarantujący na ziemi pełnię i godność osobistą, a w niebie największą chwałę, to pełnić wiernie Boży plan, Bożą wolę. Czy wierzysz, że Bóg prawdziwie cię kocha i wszystko, co ci zsyła, jest Jego miłością? Czy szczerze chcesz każdą Jego wolę wypełnić? Bóg wie, że po grzechu pierworodnym twój umysł nie umie dobrze rozeznać, co dobre i złe, że twoja wola jest chwiejna, egoistyczna, że uciekasz od trudu i ofiary, a gonisz za tym, co przyjemne. Bóg daje ci szczególną pomoc, byś dobrze poznawał Jego wolę i zawsze ją spełniał. Jest nią Maryja. Ona zawsze wybierała to, co się Bogu spodoba. Zawsze wiernie spełniała każde Boże życzenie. Dlatego otrzymała łaskę, że może być dla ciebie pomocą nieustanną. Im bardziej się do niej zbliżysz, tym więcej będzie ci mogła pomóc.
przy niej skończy się twoje opóźnienie w rozwoju duchowym. Rychło osiągniesz właściwy wzrost, a będąc jej wierny, pójdziesz do pełni. Możesz z jej pomocy skorzystać, możesz jej pomoc odrzucić. Czy chcesz skorzystać z pomocy Maryi? Za wszystkich chorych, cierpiących i tych, którzy służą chorym. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Szafarko łask Bożych, módl się za nami. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Śnieżna Pani adorująca Syna Bożego, módl się za nami. Pocieszycielko ludu Zamojszczyzny, módl się za nami. Matko Wysiedlonych, módl się za nami. Nadziejo przybywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich, módl się za nami. Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy, módl się za nami. Nadziejo matek oczekujących potomstwa, módl się za nami. Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich, módl się za nami. Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem, módl się za nami. Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do Ciebie, módl się za nami. Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej, módl się za nami. Natchnienie dla wędrującej młodzieży, módl się za nami. Podporo dla ludzi w podeszłym wieku, módl się za nami. Matko jedności i miłości małżeńskiej, módl się za nami. Matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie, módl się za nami. Natchnienie dla poetów i malarzy, módl się za nami. Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, módl się za nami. Pani lasów krasnobrodzkich, módl się za nami. Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich, módl się za nami. Matko źródlanych wód krasnobrodzkich, módl się za nami. Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice poświęcone Tobie i świętym Pańskim, módl się za nami. Pani krasnobrodzka, ozdobiona koronami papieskimi, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Usłysz, Pani, głosów serc wdzięcznych Ci za otrzymane łaski i chroń płaszczem Twojej opieki nas modlących się i naszych bliskich. A przemożna Twoja moc niech prowadzi nas do domu naszego Ojca w niebie. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Miłosierna Matko Krasnobrodzka, szafarko łask, z żywą wiarą i gorącą miłością w sercu staję przed Tobą, aby Twemu sercu powierzyć swe troski, kłopoty i bóle.
wszystkie radości, nadzieje, potrzeby duchowe i materialne całego narodu i Kościoła Świętego. Uproś nam u Syna swego, Zbawiciela, miłosierdzie i łaskę. Amen.